elektrośmieci ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. To wszelkie nieużywane, nieużyteczne, popsute i niepotrzebne urządzenia działające kiedyś na prąd lub baterie. Są to również urządzenia, które uległy bezpowrotnej awarii lub uszkodzeniu i nie można ich naprawić. Na przykład komputery, telewizory, lodówki, radia, pralki, telefony, drobne urządzenia AGD. Elektrośmieciami są także krótkofalówki, drony czy modne w czasach teraźniejszych powerbanki oraz routery. Elektrośmieci możemy podzielić na 6 grup. Pierwszą z nich są lampy, do których zaliczamy przykładowo lampy fluorescencyjne, diody LED czy świetlówki. Druga z grup to sprzęt wielkogabarytowy, do których zaliczamy np. pralki, zmywarki, kuchenki, piekarniki i tym podobne. Trzecią grupą jest sprzęt małogabarytowy. Czajniki, żelazka, odkurzacze, czujniki dymu, termostaty, golarki, kuchenki mikrofalowe. Czwarta z grup to ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany, czyli monitory, laptopy, notebooki i tym podobne. Piątą grupą, do której zaliczamy elektrośmieci, jest sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury, czyli chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, również pompy ciepła. Szóstą, ostatnią grupą elektrośmieci jest małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. Są to m.in. telefony komórkowe, kalkulatory, routery, komputery osobiste, drukarki i tym podobne. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią źródło wielu surowców, to jest przede wszystkim miedzi i aluminium, czasami również złota czy srebra. Wydobyte surowce można ponownie wykorzystać. Aby jednak tak się stało, ZSEE już jako odpad komunalny muszą najpierw trafić do punktu zbierania, a następnie do zakładu przetwarzania. Zakład przetwarzania zajmuje się ich demontowaniem i poddaniem do recyklingu. Recykling elektrośmieci ma bardzo ważne zadanie, a mianowicie jego celem jest uniknięcie przedostania się do atmosfery szkodliwych i toksycznych substancji znajdujących się w każdym urządzeniu. Recykling ZSEE polega na demontażu urządzeń, które następnie dzieli się je na poszczególne odpady, takie jak papier, drewno, szkło, elementy niebezpieczne, metale, tworzywa sztuczne czy elektroniczne. To szereg metod, dzięki którym pralka, laptop czy suszarka mogą być ponownie wykorzystane do innego celu. Większość zdemontowanych części z elektrośmieci mogą być ponownie wykorzystane. Pomaga to ograniczyć nadmierną produkcję tych samych elementów, a przede wszystkim, jak wspomniano wcześniej, ograniczyć przedostawanie się do atmosfery substancji toksycznych. Pamiętajmy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy bezpośrednio przekazywać do PSZOK. Nie wyrzucajmy sprzętu do lasów, przydrożnych rowów oraz nie umieszczajmy ich bezpośrednio w koszu na zmieszane odpady komunalne. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 zł. Odzysk surowców i ich wykorzystanie do produkcji nowych urządzeń zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych. Dbajmy o siebie i o wspólne środowisko. Chrońmy samych siebie.